Siemandero, witajcie serdecznie. Windy w Robloxie V15. Zaczynamy od gry Blue Cloud Shopping Center. Zobaczmy, co tu ciekawego jest do zaoferowania. Mamy pianinko. Mamy jakieś sklepy oczywiście. No z tego co widzę, mamy też jakieś braki. Okej. No jest klatka schodowa fajnie, ale pytanie, gdzie jest reszta wind? Czy to jest tylko jedyna winda w całej galerii? Bo wychodzi na to, że tak. Bo ja nie mam czasu sprawdzać żadnych sklepów. I tak dalej, bo to nie jest seria o zwiedzaniu galerii, tylko o windach stricte. Jak widać, niestety dostępu do większej ilości dźwigów tutaj chyba po prostu nie ma. Na to by wychodziło, czyli tylko mamy tą windę konę. Kolejna galeria handlowa. No tu jest jakaś ciekawa winda, do której chyba nie będziemy mieli niestety dostępu. Muzyka to jest muzyka. Mam nadzieję, że nagrywali z tego dolarka na filmie. Jeśli tak, to koniec z nagrywaniem galerii. Work in progress. Oczywiście, jak żeby inaczej. I co, po raz kolejny mamy ciekawy dźwig. Szkoda tylko, że niestety nie dla wszystkich. Wow, w ogóle co to jest?
Ja sam nie wiem, o co tu chodzi, ale spoko. No niestety ta gra nie oferuje zbyt wiele, jak widać. No niemniej sama galeria jest bardzo spoko. Ładnie się prezentuje. Schody ruchome przynajmniej działają. Więc chociaż tyle. No ale ogółem no nie jest najlepiej. Konne Polska Office Center. No wow, prezentuje się bardzo ładnie tam. Ten cały budynek w ogóle z zewnątrz. Bardzo ciekawa bryła. Mamy trzy dźwigi konne. Office Building Staircase. Mufaki mamy piękną. No i to rozumiem. Dawaj pan. Na piąte piętro. Skiny.
ze zwierzętkami, a nie jakieś inne. Mam jeszcze takie windy Otis. Tutaj. Tam zamkniemy elegancko oczywiście. No panie lwie, proszę wchodzić. Jedziemy. Otis Gen 2 oczywiście. Ładna kabina. No i spoko, no i to jest dobry map. To jest dobra mapka, tak jak oczywiście na wyfali przystało. Chodźcie, chodźcie. Ostatnia gra na dziś to windy Danielosa. Oczywiście są tu same free modele. Nic takiego ciekawego w szczególności tutaj nie ma. No ale przetestujemy sobie, co by nie było. Mamy ciekawą, dużą windę. Taką na samochody można powiedzieć, czy coś w ten deseń. Diamond Lift, podpisuję po arabsku oczywiście.
No. Stop przynajmniej działa. No, jeśli chodzi o tamte windy, no to jest oczywiście Luxair, Daka, no nic ciekawego. Same FM-ki, nic więcej. Nie ma się czym podniecać. Luxair, nawet nie będziemy tym jechać, bo nie ma sensu. Szkoda waszego czasu i mojego. Tutaj to samo. No dobrze, przejdźmy się może, chociaż to jedno piętro. Doors closing. Doors. This lift is going up. Doors closing. This lift is going down. Mamy kamerę, mamy dwie kasety. Co ja tu więcej mogę dodać? Mamy Schindler Eurolift. Daka i tam chyba też jest. Nie, tutaj coś innego. Nawet za bardzo nie widać przycisków. No ale mamy ładny widoczek na szyb. Też jest oczywiście parę niedociągnięć w tych budynkach. No oczywiście jest wolna przestrzeń. Są takie szpary, no tego jest dużo. Dużo jest tych błędów. Nie ma się z czego cieszyć, no. Nie ukrywajmy. No niemniej być może w przyszłości będzie trochę lepiej. Ulica Mieszka Pierwszego. No i to by było na tyle z naszej 15 już części testowania gier windowych w Robloxie. Tych gier przetestowałem już ponad 50, więc trochę sporo. Także nie miejcie mi za złe tego, że jestem już taki troszeczkę znudzony. Po tych wszystkich odcinkach też wymagam trochę więcej od tych gier. No tu jeszcze na sam koniec może coś ciekawego, jakaś platforma. Luxair. Ciekawe kiedy, za jaki czas dojdziemy na to pierwsze piętro. Staram się oczywiście na bieżąco stosować do waszych próśb. Co do gier windowych,
jeśli macie jakieś propozycje, to zawsze staram się rozpatrzeć. Oczywiście nie nagrywam wszystkiego, nagrywam tylko to, co jest w miarę godne uwagi, co najmniej. Zapraszam na kolejne odcinki z Robloxa, zapraszam również na poprzednie odcinki z windami, których było już sporo. Zapraszam na Instagrama, Facebooka, patrzcie, nawet nie możemy wysiąść. Nie no, to jest śmiechu warte. Komentujcie, oceniajcie. Podsyłajcie propozycje. Siemam Daro i do zobaczenia.